Witamy w drugiej części programu, w którym odbędą się szybkie randki. Zasady są proste. Gdy guzik zaświeci się na czerwono, jeden z uczestników może go nacisnąć i wyeliminować osobę naprzeciwko, zapraszając kolejnego kandydata. Jeśli uczestnicy wpadną sobie w oko i nikt nie będzie chciał wcisnąć guzika, para ma szansę wygrać pieniądze na randkę. Przed nagraniami uczestnicy odpowiedzieli na kilka osobistych pytań, a odpowiedzi na nie gości mogą wykorzystać do zakłócenia randki. Czy ktoś znajdzie swoją drugą połówkę? Przekonajmy się! Hej. Hej. Kacia? Jacek. Miło mi. Gacia? Kacia. Gacia. Kacia. Kacia? Kacia. To jest jakieś polskie imię. Ukraińskie. Ukraińskie, aha. Po polsku będzie Kasia. Kasia. Katarzyna. Jak im się klei gadka. Lubisz zwierzęta? Bardzo. Niestety nie mam, ale miałam kiedyś kota. Podobne do Sofii. Koleżanka czy rodzina? Koleżanka. Bardziej team kociara czy team psy? Nie wyróżniam jakoś tak. Lubię jej koty i psy. Ja osobiście sam mam pieska, nie wiem. Mogę ci pokazać od niedawna. No nie, jest to typowy kasanowa chyba. Moje oczko w głowie, którym się aktualnie zajmuję i opiekuję. Jest on czy ona? On, Reksio. Mój pierwszy pies był Reksio. 18 lat miał i go samochód przejechał. Kasia, masz jakiś specjalny talent? Jakiegoś specjalnego mi się wydaje, że nie ma. A umiesz zatnąć językiem nosa? Umiem. Mogę pokazać? Podziwiam, bo ja nie rozumiem. Jeszcze jak robią czasami z języka jakieś falbanki, to dla mnie też jest... Oglądałam nawet program, gdzie językiem wszystko potrafią zrobić. Chłop się je rozmarzył. Jesteś trochę za niski. Za niski. Tak, przepraszam. Przykro mi, że Bóg mnie nie... Przepraszam, ale jesteś miły. Super, dziękuję bardzo. Miło było. Wzajemnie. On jest taki dobry. Marzenie zbudowane. On jest taki, że nie chciał ze skipnieć. Mi się wydaje, że on jest na tyle takim fajnym gościem, że on by nikogo nie skipnął. Fajny gość, on po prostu chce poznać fajną dziewczynę. Ale życie jest ciężkie i okrutne. Ja aż wstanę się przywitać. Cześć. Cześć. Nataszka. Michał. Miło mi. Ale mów mi Margiela, dobra? Mały Margiela. Dobra. Ale jak patrzę na ciebie, to już chyba nie jest taki mały. Co jeszcze? Jaki masz typ chłopaka? Nie mam określonego typu. Ładne masz oczy. A dziękuję. Brązowe, podobają mi się. A jak mam na imię? Natasza. Dobrze. Okej, masz proszę. Na pierwszy rzut oka, co wam się nie podoba w partnerze naprzeciwko? Ja bym kolczyki ci zmienił, wiesz? Dlaczego? Na kółeczka. Ja też lubię biżuterię. Przed programem sobie kupiłem łańcuszek nowy. Jak oceniasz mój łańcuszek? Kiedy to się zaświeci? O kur... O Jezus. Przeraziło cię to? No weź, przestań, wyluzuj. Ja mogę być wyluzowana, ale... No to wyluzuj. Not my type. Dobra, możesz mnie odrzucić, jeśli chcesz, ale i tak zostawię coś po sobie dla ciebie. No, ciekawe co? Mam niespodziankę. No to niech się już świeci. I tak nie była blondynką. Ale dlaczego? Co? Taka spina, że ona u fakersy pokazała jej w ogóle. A, bo on ma szyjniki z kondonami. Aha! Zobacz, a chcesz prezent? No. To chodź. Dam ci jedno. Pamiętaj, no daj. Pamiętaj, żeby się zabezpieczać. Kur... mocny ziomek. No. To jest dobry kontencie. No. Opowiedzcie o swoich ostatnich związkach. Jakie były i dlaczego się skończyły? Damn. Chcesz zacząć? Ogólnie skończył się jakieś 2,5 lata. Trwało 11 miesięcy. To jest tak najdłuższe. Nie lubię rozmawiać takie o byłych. I ona ma lat, że takie krótkie związki. Ja ostatnią dziewczynę miałem 2 lata temu. I to też tak była na 2 miesiące. I dziwnie tak o tym gadać. A byłbyś w stanie wejść w dłuższy związek? Tak sobie pomyślałem, że niezbyt. I przez to jestem sam. I rzadko rozmawiam z dziewczynami tak, żeby się poznać. Bo trochę mnie te związki zmieniły. Moje podejście. I wiele razy też nie byłem w związku. Ale rozmawiałem z dziewczyną, wszystko było git i nagle nie było git. I mnie to bardzo skrzywdziło. Wiadomo, życie jest takie, że nagle mówisz nie, a nagle tak. No zawsze tak jest. Oni się dogadują, patrz. To zależy też od drugiej osoby. Jak się spodobała, to może być w ogóle no jakaś niespodzianka. Na samego wyglądu, że takie pytanie zadam, to jestem swoim typem. Jaki masz wzrost w ogóle? 1,80 m. Ona nie lubi niższych facetów. Ale on nie jest niższy. Ja mam 1,73 m. Przykład założyć pilki, to też będę około... Ja chodzę w Jordanach, to jestem wyżej. Jesteś raperem, czy nie? Co, jakbym był raperem, to mogę być w moim wzroście? 1,80 m? No. No mi się wydaje, że troszeczkę za niższe, ale to też jakby... Czy będziemy się ścigać z przyciskiem, bo ci nie odpowiada mój wzrost, czy nie? Czy to nie skreśla? Nie wiem. A ty uprawiasz sport jakiś może? Tak, tak. Przycisk. Grałam ogólnie... O. Przepraszam. Koszykówkę. Dobra. Miło było. A czemu w sumie ten wzrost? Wzrost. A stajmy obok siebie. No to dawaj. Sprawdźmy. Jakbym była w szpilkach, to byłabym wyższa od ciebie.
Trochę go zabolało. Nawet jak jest wyższy 8 cm, to za mało, bo jeszcze śpi. Przykro mi, Sylwek, ale i tak jesteś zajebistym gościem. Dzięki. No, to byś musiała mieć niezłe szpilki. Dobra, tego było, elo. A ty, Wojciech, uważasz, że ja jestem niski na przykład? Nie, jesteś średniego wzrostu. A to niski to jest od ilu? Do ilu? Nie wiem, na 60 to jest tak niski, na 65. Czyli uważasz mnie za średniego wzrostu? Tak. Nie wierzę ci. No tak. Okej. Okay. Izak, jestem niski. Też bym powiedział, że jesteś średniego wzrostu. Że ja bym powiedział, że tak do 1,70 m to jest niski. Później jest taki średni. Między 1,70 m a 1,80 m to jest taki średni, bym powiedział nawet. No a później jest, ja bym od 1,81 m plus, to bym dał wysokiego. Ja na to mega patrzę, bo kiedyś koleżanka Moniki, ja dopiero z Moniką zaczynałem, to mi powiedziała przy niej, o, prawdziwy mężczyzna zaczyna się od 1,80 m, nie? I to mi tak zapadło. Serio? Że mi tak, bo jeszcze byłem młody, taki niepewny siebie i wiesz, nagle taki, masakta, tak, że ja nie jestem facetem. Masakta. Ja w ogóle w szkole, w podstawówce miałem ksywkę mały, bo było dwóch Piotrków w klasie. Jeden był wysoki, drugi był niski i byłem mały. Mały Piotrek. Tak, no, ja byłem mały Piotrek, no. Ja dopiero w liceum tak naprawdę urosłem, także ja też. Początek liceum, pierwsza klasa liceum na przykład, to byłem prawie najniższy w klasie, nie? Że był jeden dziewczyna niższy ode mnie, tak byłem najniższy. A to mi też tak mówili, że poczekaj, urośniesz, Sylwek, w liceum urośniesz i nie urosłem. Cześć. Hej, no Michał. Tak, cześć, miło mi. Ale mów mi proszę Margiela, dobra? Dobra, jak masz takie upodobanie. Ale super, jesteś pierwszą blondynką, którą tu widzę. Wyfarbowaną. Chyba się zakocham. I masz septuma tak jak ja. Lubisz chłopaków z długimi włosami? Mogę polubić. Okej, to postaram się, żebyś polubiła. Okej, a masz jeszcze gdzieś kolczyki? Mam w pewnym miejscu, w którym musiałabyś się dowiedzieć dopiero, jakbyś została moją żoną. Więc myślę, że możemy do tego dążyć. Opowiedzcie nam waszą najdziwniejszą sytuację podczas stosunku. Wyobraź sobie, jadę tam po swojemu, spoko wszystko jest i nagle czuję takie puch. I miałem takie, what the fuck, o co chodzi? Mhm. Wyciągam członek z mojej partnerki i tryskam krwią na cały pokój. Jezus. Fontanna krwi z mojego pęcia, wyobrażasz to sobie? Scenę jak z horroru. Prawie zemdlałem, aczkolwiek ja mam silną psychę, więc to jest moja najdziwniejsza sytuacja, to teraz może ty opowiedz. Nie mam takiej może stricte najdziwniejszej, ale taką po prostu głupią, wstydliwą. W niektórych pozycjach po prostu jak pusia jest taka do góry, aha, to wydaje dźwięki i ja nigdy nie wiem, co w takiej sytuacji zrobić. Ja nie wiem, czy się śmiać, czy udawać, że tego w ogóle jakby nie było. Mhm. Myślę, że to nie jest tylko twój problem. Jak się czujesz komfortowo w swoim partnerze, to... On jej się podoba, bo wydaje mi się, że nie, ona ma tutaj ręce ma takie zamknięte, nie? Ja jakby szaleję przy blondynkach, jeszcze masz tak długie te włosy. Aktywuj. To są kolczyki? Tak. W dobrym momencie, bo akurat gości pokazał sobie i był bezradny. Czemu? Nie wiem, po prostu jakoś tak mi nie przypadłeś do gustu. Okay. Może te włosy, nie odpowiedziałam ci na pytanie chyba tak dokładnie. Aha, że mogę polubić. No to chyba jednak nie. Spoko. Jakby co, to jutro jestem umówiony do barbera i pchnę się na muleta, także możesz na Instagramie napisać. I wtedy ci pamiątkę. Zabezpieczaj się, kochana. Raczej proponowałabym tobie. Cześć, Szymon. Cześć. Uj. Co tam wychodzi u ciebie? No dobrze, zeskipowałam kolegę. A dlaczego? Byłam ciekawa ciebie. O, widzisz, no to jestem. Na p***le to jest der. No jest podobny. Widzę, że masz tatuaże, bardzo fajne. Kilka mam, dzięki. Ty masz jakieś? No, 7 w sumie. Tu, tu, na biodrze i jeszcze mam tu. O. Nic nie gada. On kiwa głową, buja się. Czy uczestniczyłaś kiedyś w trójkącie? Nie. Jedyny taki dziwny trójkąt, jaki mogłabym zaliczyć, to jak się całowałam z chłopakiem, to jego pies też gdzieś tam nie widzą. Fajne. Czy nie? No na czasie teraz z tym. Romantycznie. Mało mówny go. Nie mogę go dana z głowy. Ale w ogóle... Boże. A ty? Ja nie. Jak jest jedna osoba, to staram się trzymać jednej osoby. Nie szukam wrażeń. Standardowo podchodzisz do relacji... Na początku wagi. Może standardowo, ale tu wiesz, wszystko zmienia się z czasem. Dawaj, dawaj. No ona już modli, żeby to już zapalić. A ty jak do tego podchodzisz? Dzięki bardzo. Dzięki. Miło było poznać. Miło. To jest taki okrutny, nie? No na randkę bym chyba jednak z nim nie chciała pójść. Też chyba tak bardziej wizualnie. Hej, Marcin jestem. Kasia. Czekaj, muszę tu. Miło mi. Wzajemnie. Jeśli chodzi o gołców, właśnie jesteśmy w gołcach. Kogo najbardziej byś oceniła pod względem atrakcyjności? Wojtek Gola? Błoński? A reszty co, nie ma? Chcecie? Myślę, że bardziej Błoński. Wojtek Gola ma dziewczynę przecież. No ale nie patrząc na to, nie patrząc na to. Błoński. Błoński? Byłabyś z nim odważna w łóżku? Jeszcze raz? Odważna byłabyś z nim w łóżku?
Nie wiem. Nie za bardzo by cię to kręciło? Nie myślałam o tym. Co jest takim na przykład w Ardence? No jak oglądałam programy z jakimś super osobą. Ej, on chce być hostem domu. To mógłby być nasz Alek Pawłowski. Czym się zajmujesz na co dzień? Pracuję w okolicznej firmie, tam gdzie mieszkam. Mieszkam we wsi, także nie ma tam dużego dostępu do atrakcji jak tutaj w Warszawie. Odpalić przycisk, patrz, on już ma ręce blisko. To jest świeże powietrze. No to jest ten plus życia. Odpal przycisk. Ona będzie szybsza, bo tak. No. Tak. Kurwa, nawet jak miałem te ręce na przycisku, to ona i tak... Nie jesteś moim typem. Okej. Okay. Dzięki bardzo. Miło było się poznać. Na razie. Pa, pa. Ile masz wzrostu? 1,80 m. Ale no to jeszcze nie. To mam wrócić? Nie. Czyli teraz wchodzi Syzyf. Dawaj. Ej, widziałeś ją, stary. Ale podoba ci się, czy nie? Nie podoba ci się? A Syzyf tak. Chce mi się do tej operatorce i będzie wszystkie jeb. Syzyf nie jest chyba brzydki, nie? Będzie nie, ten. Ale ma taki też dobry vibe. A mogę ja iść? Pogadać sobie. No, zaczynamy. Hejo. Kasper. Cześć, Natalka. Miło mi. O kurwa, jestem taki niski, że ledwo cię widzę za tego przycisku. Okej. Okay. No dobra, jak ci tu podoba? Troszeczkę się stresuję. Syzyf będzie teraz faniakował. Też gumą. Też gumą do rzucia. No. Pamiętaliśmy o tej gumie do rzucia, że to niekulturalnie, ale mimo wszystko wchodzi z gumą. No muszę cię przeprosić, bo rzucie gumy jest bardzo niekulturalne. No. Więc muszę ją tutaj gdzieś... To chyba jesteś gorszy. Zostawić, bo żeby nie było, że tak... Kotecie. Którą turę już jesteś? Do chłopaków odwróciłaś? Jesteś moim pierwszym. Okej. Okay. What? Dobra jest. Dobra jest, inteligentna. O k***wa, co ty masz za kolczyki tutaj? Nie mam. Czy się da zrobić kolczyki? No, jak widać. To boli? Trochę. Mogę ci powiedzieć, jak w ogóle stresujesz się, ja mam pomysł. Tak. Daj mi swoje ręce. Dobra, i ja cię uspokoję po prostu, okej? Okay? Dobra, i teraz opowiadaj. I teraz byśmy przycisk odpalili, a Syzy ją tak trzyma i tak. I co teraz, No. Piercer, czy tam pan, rozcina ci skalpelem skórę, rozszerza ci takimi szczypcami. Odpal przycisk. Wkłada ci taką płytkę z gwintem. Mhm. Nie, skipnij ją. No i to się tak zaklepia i sobie już wkręcasz te kolczyki tak. K***a. Po to były te ręce? Piu. Przepraszam. Nie, spoko. Ja szanuję za Przepraszam, pomysł. Nie, naprawdę, przepraszam. Nie uwierzyłeś, że byłeś moim pierwszym. Może się przeszukamy. Cześć. Cześć, Kasper, miło mi. Klaudia, miło mi również. Klaudia. Słuchaj, muszę cię przeprosić, ale poprzednia koleżanka delikatnie się zdenerwowała, że ją odpuliłem i... Wypluła gumę? Wypluła gumę, no niestety. Okej. Okay. Spoko. Zajmuję się trochę Instagramem, tańczę też. Jaki to taniec? Twerk. No żartuję, okej, a ilu masz followersów? A to istotne? No nie wiem, jak się zajmujesz Instagramem, masz 500, tak licho, nie? No 500 nie, ale też nie jakoś tak wysoko, jak może ci się wydawać. Okej, a jakby podoba ci się cała konwencja tutaj dzisiaj? Jestem strasznie zestresowana. Ale gulnęłaś coś tam, czy? Ciężko tak, to siedzieć? Nie, spoko, lajtowo, jakby totalnie się wyluzowałem, tylko ta guma mi bardzo przeszkadza. Wiesz, że mnie też rozprasza, cały czas rozmawiam no z tobą, a ty... ten tam... Ja mam ją. Kto jest waszym internetowym crushem? Young Iggy, ale w długich włosach. Okej. Okay. Chyba, kto to znaczy? Moim? Wuja Budyń. Niedołężny jest Budyń, przepraszam. Zaraz ty, bo będziesz niedołężna. Kurna, co? Cycki se zrobiła zajebiste. Ja też to kiedyś zrobię. Okej. Okay. Przepraszam. No to cześć. Ja się zapytam, dlaczego? Powinnam. W sensie, gadką spoko. Mhm. Chcę, żebyśmy pogadali, ale po pierwszym spotkaniu myślę, że nie byłbym zainteresowany dalszym rozwojem. Wydaje mi się, że też chciałaś. Tak, też chciałam, a wiesz dlaczego? No to żółwi. Przypominasz takiego chłopaka, z którym się spotykałam, źle to się skończyło. A przecież fajny był? Zostawię to dla siebie. Koleżanko, stój! Zostajesz, a Syzyf ucieka. No to widzisz, nie wyszło ci to klikanie. Macie jakiegoś tam blondyna w długich włosach? Sylwek Waldenga zaraz przyjdzie. A poszłabyś na natkę z Waldengą? I cisza, wyświerszczę. Wolałabym z Young Iggy w długich włosach, ale może gadka by się kleiła. A żeby tak. Siema. Hej. Ile według was powinien zarabiać partner? Wow. 10 tysięcy.
Powiem tak, mega mi się to zmieniło. Kiedyś uważałam, że musi to być więcej ode mnie. Teraz tak od około roku pojęłam i przewartościowałam pewne swoje priorytety. I uważam, że nie miałabym problemu nawet z tym, żeby partner zarabiał. I tak na standardy polskie to jest raczej dużo, ale wydaje mi się, że 6 tysięcy to... Nie no, wydaje mi się, że fajnie powiedziała. 6 koła to jest takie, wiesz, że... Że to ona miała powiedzieć, tylko nie bała się powiedzieć. Tak, tak. No wiadomo, każdy ma inną perspektywę. Natomiast uważam, że to jest już wystarczające, jeśli chłop w ogóle ma na siebie plany, żeby się dalej rozwijać. Dla mnie najważniejsza ambicja. Może zarabiać na najniższą krajową, nawet być aktualnie bezrobotny, ale jeśli ma na siebie plan, wie co chce zrobić i przede wszystkim dąży do tego, no to kurde, good for him, nie? Fajna odpowiedź. Nawet taka niepopulistyczna, ale taka z dobrym smakiem. No generalnie dla mnie nie ma znaczenia, ile partnerka zarabia. Ja wychodzę z założenia, że to ja mam utrzymywać tak, 100%? Rodzinę. Okej, okay, rodzinę, okej. Okay. O, mogę się pochwalić. Udało mi się zakupić mieszkanie. To był taki, wiesz, mój cel życiowy i uważam, że to jest gdzieś tam miara sukcesu. Włącz przycisk. Mniejszego bądź większego, ale wiem, że to był mój top 1, że jeśli tego dokonam... O ty... Ej, nie, no w sumie, patrz, palce są i tu, i tu. Nie wiem, slow motion dacie? O, dawaj kamień, papier, nożyce. Do trzech? Do trzech. Trzech. Trzy po trzy, trzy po trzy, trzy po trzy. Trzy po trzy. Dobra. Trzy, jeden. O, koniec. Kurwa. Ale miło się gadało. Kurwa. A ona w ogóle jedno oko ten, białe, nie? No ma jakąś kontuzję. Do zobaczenia next time. Ale to nie jest tak, że on napisał, że uwielbia nosić soczewki? A właśnie chyba tak. Bo też tak napisał. Tak. Fajne takie, nawet jakbym miał taką, że jedno oko ma białe, nie? U kobiet mi się to nie podoba, ale jak ma facet na przykład coś takiego, to widzę w nim taki, że kurwa coś ma takiego charakterystycznego. Ja lubię każdą formę oryginalności, że wyróżniania się z tłumu. Właśnie dziewczyna z blizną na twarzy, taką fajną, uważam, lubi. Katarina Rigowlewy. Katarina. Cześć. Przepraszam cię. Płakałaś? Dawid. Oj. Yeah. Co cię tak rozbawiło? Chłopaki? Uwielbiam go. Powiedzcie trzy rzeczy, które nie podobają wam się w partnerze siedzącym naprzeciwko. Zaczynaj. Ja? No tak. Dawid, niech zacznie. O. Gady. Czekaj, mogę jeszcze zobaczyć? Tak, wiesz, tak. Mogę... Podnieś się, jak chcesz. Dawaj, przejdź tutaj przed tym dywaniem i tam zaprezentuj się tutaj. Przejdź jak modelka, nie? To oceniecie. No nie wiem. Niska jesteś. Niska jesteś? Niska. No, on jest wysoki bardzo, tak? Taki dziwny akcent. Jestem z Polski. A skąd? Z Ukrainy. Okej. Okay. O kurde. Ten akcent też tak nie bardzo. Ma prawo, ale ma prawo. Ma prawo, no ma prawo. Tak, to poza tym jest okej. Okay. Jaki masz wzrost? 1,88 m. 88? Okej. Okay. Jestem za niska, tak? Jaki wzrost powinna mieć dziewczyna? Może chyba ile masz? Bo nic w mnie zapytałem. 1,73 m. No tak, z 80. 1,80 m. Tak. No. A czy są jakieś cechy, których nie lubisz u kolegi? Bo nie powiedziałaś. Przystajny jest to, nie? No oczywiście, jest najładniejszy. Nic więcej nie musisz mówić. No też nie zawsze oceniam z wyglądu jakby osobę. Wnętrze się do ciebie bardziej liczy. Tak. Okay. Teraz bym zapalił. Jest przygotowana, już nie ma żadnego czekać. A jaki musi być? W miarę miły, żeby nie było tak za bardzo, wiesz, z poczuciem humoru. Odpowiedzialnie. Za niska. No, ale karma ją dopadła teraz. A czemu? Tak po prostu. Zobaczymy, kto tam jeszcze się skrywa. Ale dzięki. Dziękuję. Za wcześnie był ten czerwony, jeszcze chciałem trochę pogadać. No. Ale on na pewno się nie da szybko wygryźć. Proszę być spokojni od tego zawodnika. Wygląda jak ziomek z teledomeli. Karamba. Karamba. No cześć. Cześć. Już jestem. Cześć. Oni się mogą zmaczować. Ale masz ładne kolczyki. A dziękuję bardzo, też mi się podobają, jak mam być szczera. Jakich z gołców. Ja bym sobie jeszcze zrobił tu jednego. Mhm. Ale jakbym zrobił tu jednego, to żeby było symetrycznie, to musiałbym tu drugiego. Ta, aż tak? Czyli lubisz kolczyki w każdym razie? Lubię kolczyki. Gdybyście mogli zamienić się w jakieś zwierzę, to jakie byłoby to zwierzę? Kiedyś słyszałam, a to jest bardziej żart, że jakbym mogła być zwierzęciem, to mogłabym być gołębiem, żeby skracić nim na głowę. Ale ja bym chciała być delfinem, bo jestem całkiem inteligentny. Ej, ona mu się podoba. No, on lubi blondynki, nie? Tak. Ale ja myślę, że mógłbym być wiewiórką. Są takie małe, słodkie. Są słodkie. Mają takie ogonki puszyste. I są też takie wiewiórki, to fruwają. No, mm-hmm. One to w ogóle są czadowe. Kiedyś chciałem sobie taką kupić. Tak byś żył z taką wiewiórką w domu? No. To są lotokoty. Kotolot, no. Jest coś takiego. A nie myszolot? Może też jest, ale lotokot na pewno, kotolot. A może myszolot, może masz rację? Ja mam pieska na przykład, małego, chihuahua, nazywa się Red Bull. A gryzie? Mhm, jest małym, ukrytym zabójcą. Mały diabeł przyjął. On tylko, wiesz, do mnie ma takie zaufanie.
Jest, jak szybko o poszło, kurde! Nie lubię kolczyków, jak się dowiedziałam, że dwa kolczyki po dwóch stronach, to tak trochę tłumacz. A, schop. Nie mam już kolczyka. Już lepiej. Tak? Ale już za późno. Dobra. Ona mu się podobała. No, ona się podobała na pewno. Ale miło było bardzo cię poznać. Również. Może jeszcze się gdzieś tam zgadamy. To pa. Pa! Pa, piękna! Ale zobaczcie, nie dał jej prezerwatywy. To jest pierwsza dziewczyna, której nie dał prezerwatywy, więc nie chciał. No tak, się... dokładnie. Nie chciał się zbłazić tutaj, tylko na pewno mu się podobała. No, bank. Dajcie mi tego męża. Klaudia. Mateusz, jestem. Miło mi. Co tam powiesz ciekawego o sobie? Czym się zajmujesz? O nie, nie. Tańczę. A jaki taniec? Tłek. Ja niestety nie umiem dobrze tańczyć. Nie? Trochę jestem drewnem, ale uważam, że jak dobrze będę poprowadzony, to... Każde drewno można rozruszać. Tak? Dziwnie to brzmi, ale tak. On tak poważnie gada z dziewczynami, nie? No, no ma 30 lat już, no. Pokaż Mr. Matiego, co tam na niego mamy. Co mamy w teczce? Teczkę na Mr. Matiego? Wyciągniemy zaraz coś na dodwala. A lubisz ty zwierzęta? Kocham, mam pieska. Też mam. Tak? A jakiego? Jack Russell, 7 lat ma. To jest taka moja księżniczka, więc wiesz. Przycisk. Księżniczka. W łóżku muszą spać z pieskami. O! 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 Dziwne. Ja też muszę spać w łóżku z pieskami i mam mojego pieska, tylko też chihuahua, więc to jest taki malutki, tak. I nazywa się Red Bull. Ale zresztą jak się od razu wyluzował, patrzcie, od razu uśmiech. Zobaczcie, że w ogóle twarz mi się zmieniła, jak go nie odrzuciła, nie? A jeszcze jakieś zwierzęta? Nie mam już więcej zwierzątek. No jeszcze trochę zwierząt mam. Tak? To słucham. 4 konie mam swoje. Ciekawe. Jeździłaś? No tylko to tam z dzieciaka. Ja zawsze mówiłam, że się boję koni. No, dużo ludzi się boi, a chciałabyś się nauczyć? Zawsze jakieś ciekawe doświadczenie, na pewno. Mam nadzieję, że może będzie taka okazja. Może i. Czas pokaże. A masz bardzo ładne oczy. A dziękuję bardzo. Tak? On jej się spodobał wizualnie, bo męsko wygląda. No, jest dojrzały. Ej, to Wojtek, ty i zrób im to z tym. 1000 zł może im damy. 500 na dwóch. Bo 250 zł to granie warta świeczki, jakby. 500 to już może być różnica, a 250 to nie. No dobra, to daj 1000, bo ty, Wojtek Gola daje 1000. Cześć, witam. Cześć. Cześć, Wojtek. Cześć, Klaudia. Cześć, Radku. Słuchajcie, widzę, że wam się dobrze rozmawia. Nikomu się nie pali, aby wcisnąć przycisk. Więc musicie teraz zadecydować, co zrobicie. Mhm. Jeżeli pokażecie tutaj, w tej części stołu, coś takiego, taki symbol, oboje musicie. To znaczy, że dzielicie się wtedy 1000 złotych. Mhm. Czyli dostajecie po 500 złotych. Jeżeli jedno z was pokaże taki symbol, druga osoba taki, no to ta osoba, która pokazała ten symbol, dostaje 1000 zł. A jeżeli pokażecie dwa takie symbole, czyli ty i ty, to nie dostajecie nic. Spójrzcie sobie w oczy. Mogę ci zaufać? To, i wiecie, wtedy będziecie mogli sobie pójść na randkę. Na przykład za te pieniądze. Mhm. No ja jestem pewny, więc. Tak, jesteś pewny? Tak. Z tymi koniami. No musimy. Akcja. Poszło? Gratulacje. Yeah. Pierwszy raz testy nie miałem. Tak? No. No widzę, bo ja dużo gadam. No właśnie fajnie. Się zawsze śmieję, że nawijanie makaronu na uszy to mój chyty talent. Najgorsza jest ta niezręczna cisza. Cisza. Jest najgorsza. Dziękujemy. No nie zrobiłem tego kontentu, bo zajebista jest. A nie, to jest, kurde, to jest takie pozytywne w sumie. Tak. Bo ludzie się też, kurde, poznają i widać, że się sobie podobają, nie? To jest takie spoko bardzo. Czemu mi... Love Island takiej dziewczyny nie wzięli, co? Fajno, no. Taka normalna. I dobrze mi się gadało. Nie było stresu. Cześć. Klaudia. Cześć, Alan. O, Alan człowieku. Ciekawe. Opowiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić w wolnym czasie? Nie wiem, cały czas w sumie spędzam ze znajomymi. Nic kreatywnego póki co nie robię, ale mamy plany założyć kanał na YouTubie, trochę tam podziałać sobie. A jaki kontencik? No, nie mogę jeszcze zdradzać. Powiedzcie, kto powinien płacić na randce? O! No, uważam, że facet. No, po prostu jest to tak jakby taka zasada, tak? No, facet zaprasza zazwyczaj na randki, więc facet płaci. Ale zawsze? Zawsze. To ja uważam, że ta pierwsza randka to raczej must have, żeby zapłacił facet. O, must have. Mhm. Natomiast ogólnie jestem mega niezależną osobą, taką, która nie chce być na czymś utrzymaniu. I uważam, że w dalszej perspektywie kto kogo zaprasza, ten płaci. Ewentualnie na zmianę, nie? Nieważne kto zaproponuje. Ja teraz, ty później i te pan. I tak. No ma to poniekąd jakiś sens. Powiedz mi, co powiesz o zwierzętach? Kocham. Wiesz, jak kiedyś chciałabym mieć fundację, to jest gdzieś tam też mój kolejny cel życiowy. Też poniekąd o tym myślałem. Fundacji? Dobra, chyba przycisk, co? Tak. Odpal przycisk. On odpadnie, bo ona ma tak blisko te ręce, kurde.
Znaczy o fundacji, bardziej o schronisku jakimś dla zwierząt, bo bardzo lubię zwierząt. Ale żeby założyć? Tak. Wow, mocne. Yo. A patrz, jednak ją wyrzucił. No niestety, przepraszam cię, ale... No. Nie ma sprawy, byłeś szybszy. Nie jesteś w moim typie. Spoko, buziaki. Bye. Pa, pa. Co nie podobało ci się w Klaudusie? Wiesz co, no po prostu jakoś nie czułem wspólnego języka i też nie mój typ urody. Czy mógłbyś sprecyzować, dlaczego nie jest to twój typ urody? A dlaczego nie jest to mój typ urody, wiesz co? Nie ten kształt twarzy, może nie tylko... Nie krępuj się, to jest luz. Ma taką pulchną buzię, ja nie lubię takich ludzi. Wiedziałem. Sam jestem trochę wysuszony. Rozumiem to. Przyjąłem. O patrz, jedna nie lubi jak facet nie mówi R. Dobrze, że wszyscy mówimy, nie? Na szczęście. Całe szczęście. Hej, Julię. Wow. Wow, ile masz lat? 25, 22. Ty 25, 26? 21 w tym roku dopiero. A, jesteś młodsza? Okej. Okay. Wyglądasz na starszą. Wiem, wiem. Julio, dlaczego nie lubisz, jak ktoś nie mówi... No nie wiem, strasznie jest to dla mnie zabawne. Okej, okay, nie mogłabyś być taką, co nie potrafi, znaczy nie wymaga... No nie wiem, nie mówię, że nie na 100%, ale jest to jakiś minus. Okay. Ale ty chyba mówisz. Nie wiem, tak. Rabarbar, rower. Ja też mówię. A jakiś twój minus u dziewczyny taki, że od jak razu... jest mega sztuczna, to od razu odpada. A uważasz, że jestem sztuczna? No może masz coś zrobione, ale tak, że mocno nie widać. A co masz zrobione? Usta. A tak na dole? Nie, nic. Nic. A wygląda jakby było? Nie, już tak się nie przyglądałem, co wiesz? Moi drodzy, co jest największym minusem, jak się z kimś umawiacie? No jak się spóźnia. Ja się sam spóźniam, ale nie lubię, jak się ktoś się nie spóźnia. Dla mnie największy chyba jak cwaniakuje i udaje kogoś tak specjalnie. On ma taką podejście do takiego ziomka, że on jest cwaniaczkiem takim. Że on jest takim śliskim gościem. Jestem cwaniakiem? Nie, wydajesz się taki normalny. A jaki jest twój, Julia? No ja na przykład bardzo zwracam uwagę, jak ktoś traktuje swoją mamę. No to ja mam zajebisty kontakt z rodzicem. Znaczy tak? Z mamą, nie z mamą. Przycisk. Niech Dawidek ją pyk. Pyk ją, pyk ją. To moja psia. Dobrze. A ty masz dobry kontakt? To jest najszybszy. To jest taka przyjemna szuja. Ale on jest taki zadowolony z siebie, jak tak. Ja wierzę, że tak. Ja pierwszy, no. Dobra, masz kontakt z mamą? Tak jeszcze próbował? Bardzo dobry. Tak? Ej, Dawidek jest zajebisty, stary. To jest Dawidek, jest na imię Dawidek. Dawidek. Kolejna odpulona, no. Chodź, o, no to ty nie zrozumiałeś. Lucifer. Cześć. Cześć. Ola. Alan. Co ciekawego, skąd jesteś? Ja jestem z Płońska, aktualnie mieszkam na Pomorzu. Odpalcie przycisk. Nie. A skąd jesteś? Spod Warszawy, wiesz, tak 40-50 km. A skąd dokładnie? Żyrardów. Ale ona też przyjechała specjalnie, dasz nie. Jej... Daj mi jej trochę. Daj jej chwilę czasu. Ale ty jesteś. Szanuję deszcze. Oni się sobie nie podobają, nie? Wiesz co chodzi? Chyba nie. Chyba nie. Jak byście nazwali wasze wspólne dziecko? Bożydar. Bożydar, to chyba nie będzie wspólnego dziecka. Nie no, bez przesady. Ja mam takie strasznie inne imiona. Mi się bardzo podoba Cyril, Colin. Bożydar jest mocne. Kiedy chcesz powiedzieć dupce, że nie chcesz się z uruch. Bożydar. Dajmy naszemu dziecku najmniej. Odpalcie przycisk. A widzę, że masz tatuaży. Mam. Praktycznie cały rękaw już skończony. No to widzę, że dużo postaci z bajek. Z bajek. Ja mam na przykład z gry. Jakiej? Z Lola. O matko, nie. Tak, ja gram sobie w gierki w wolnym czasie. Alanik! Alanik, człowieku! No nie jesteś w moim typie. Bardzo no, mi przykro. Ja generalnie to tak inaczej się umawiałam, bo to miała być randka z Boxdelem, więc... Co? Co? To nieźle Klaudia ją... Dawaj, zaraz. Ja sobie szybko do gołu wprowadzę Boxdelem. Z Boxdelem to jadę. Mocne! A tu trzeba trenować refleks. Refleks z refleksem. Szybki. Miała być randka z Boxdelem, a nie było. Ty, ale ty, nie z Boxdelem, a tu jakiś lojny. To kurwa Nara. To Nara. Klaudia jest mocna. Mocny castingowiec. Cześć, Alan. Kiki? My się chyba skądś synami. A właśnie też tak twarz znajoma. Nie wiem, czy w jakimś klipie się nie poznaliśmy. A pamiętasz jaki? U Bandury? Tak. Mój ziom ma syt, ma styl. Jak nic nie masz to wyć. Zaraz wiesz, zająć se. No chyba kurwa śnić. Jaki jest red flag u
płci przeciwnej? Zbyt duża kontrola. To Lexi by nie przypada do gustu. A u mnie nie wiem w sumie. Tak jakby jeśli na moim przykładzie przypadek, jeżeli kobieta wcześniej z kimś spała, to był jej przyjaciel i dalej z nim utrzymuje kontakt, jeżeli jesteśmy w związku, no to jest to nie, jednak... Nie, no takie rzeczy są niedopuszczalne. To jest już jednak... jest jednak mega... Ja na to cały czas nalegałem, żeby tego zaprzestać, ale się nie dało, więc jestem teraz sam. Wyobraźcie sobie, że jesteście w związku, bierzecie mieszkanie, które kosztuje 3000 zł miesięcznie. Jak podzielilibyście koszt? Family friendly go. Kurde, zajebiste. Pytania ekonomiczne. Bo ja bym raczej się kierował tym, żeby zarobić na to mieszkanie. Zawsze staram się dać z siebie jak najwięcej i żeby na wszystko dać, tak? Ale no generalnie mi to nigdy nie wychodzi, bo zawsze jestem przez to gnojony. To jest fajny gość w ogóle. Widzę, że on szuka takiej naprawdę takiej miłości, żeby faktycznie laska doceniła to, że on się stara dla niej w ogóle, nie? A los go kopnął w dupę najwyraźniej trochę. Nie, no to ja uważam, że powinno być to wyrównane. Jakby na pół, jedna strona połowa i druga strona połowa, żeby po prostu było... Kurwa, się. Eli, ja miałem to samo. Jesteś pierwszy raz teraz? Drugi. A, no to ja byłem pierwszy raz, to nie mogłem z siebie słowa. No właśnie, ja czuję, jak mi łapy latają, ale przynajmniej twarz znajoma, więc... Inaczej się rozmawia. Tak. A na co zwracacie w pierwszej kolejności uwagę u płci przeciwnej? Na dłonie i na twarz. Myślę, że też i na sposób rozmowy. To też na pewno. Bo z tobą mi się mega płynnie rozmawia, a ja przestałem zwracać uwagę na przycisk. O, to teraz odpalę przycisk. Odpal. Ja też. No, poprzednie po prostu kandydatki były takie, że wiesz, no jestem trochę od ciebie wyższa. No i to jest dla mnie takie, może będzie para. Może tak, oni to się licytują. To teraz Boxdel będzie tam, musisz ich opowiedzieć. Pamiętasz zasady tej gry? No tak, że... I 500 zł, bo nas nie stać na 1000. Dobra. Jakby, no ja to odpuliłem totalnie. I powiedziałem, że to nie jest dla mnie. No a z tobą mi się bardzo dobrze rozmawia, tak? A co znaczy G pod twoim okiem? G, jak gówno cię to obchodzi. Tobie mogę powiedzieć akurat, co znaczy, to jest głównie jest zrobione dlatego, że G jak Godziński, tak mam na nazwisko, G jak Gangsta przez moje bloki i tak dalej i G jak Ghost, bo mam też dziarę, pokażę ci nawet na karku. Aha, tutaj, myślałam, że nogi. Siemano, chyba wam się dobrze rozmawia. Tak jest. Dlatego uznaliśmy, że trzeba jakby postawić kropkę i teraz tak, taki albo taki znak. I teraz mam pokazać, tak? Okej. Okay. Tutaj, tak? Dokładnie, tak żeby drugi partner nie widział. No i pięknie. 500 zł dla was w takim razie. To już co, podobacie się sobie. Tak, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ale, no jakby oboje możecie teraz coś też porobić, nie? To gdzie mamy iść? No nie wiem, to już od was zależy. Chodźmy może z tej kamery, bo ja się krępuję. Nara. Pierdamy i dziękujemy widzowie, że byliście z nami. Się to odcinek sobie. Gołcy dostał siłę, Izak powraca. Dobra, ja? Zajebiście. Ja to gościnny, fajnie, że gościnny występ. Ej, mega się cieszę, że wrócili do gościnny. Dziękuję za rozmowę, gościnny występ. Ja oczywiście nie złożę Izaka. Nie, fajnie, że wracasz.